Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w już czwartym odcinku Heroes 3 Might and Magic HD HD Edition. Oczywiście. Na czym my skończyliśmy? Na miesiącu drugim, na rozpoczętej ekspansji podziemia, na Krystianie, który właśnie zamierza zaatakować Isrę i na zdobyciu dwóch nowych zamków. No, jeden praktycznie w samym centrum mapy, co jest bardzo dobrym punktem strategicznym, który sobie właśnie umocnimy, budując klasztor. A drugi nieco dalej, na wybrzeżu, ale również na pewno przyda nam się jeszcze jeden zamek, im więcej tym lepiej. I wydaje mi się, że już większość ziem... No, został nam tutaj jeszcze jeden mały kawałek. Wątpię, że tu się gdzieś kryje jeszcze jeden zamek, chociaż mogę się mylić. Ale jeśli nie, jeśli tak, no to musimy go zdobyć. Jeśli nie, to praktycznie całe ziemie, tak jakby, które nie są pod ziemiami, będą już nasze. Co świadczy o tym, że zamek, który musimy zdobyć, jest w podziemiu. Okej, no więc przejdźmy dalej. O, jeszcze jedna sprawa. New Ye, użytkownik w komentarzach, dał mi bardzo przydatną radę, z której oczywiście skorzystam. A mianowicie, jest to wykupienie jeszcze jednego bohatera. Jeszcze jednego bohatera, ponieważ, jak wspominałam, nie możemy zabrać ze sobą artefaktów, ale możemy zabrać ze sobą dalej czterech bohaterów. I tak, najlepiej, żeby byli oni jak najlepsi. Czyli, żeby mieli maksymalnie rozwinięte umiejętności tak, jak na to mapa pozwala, czyli odwiedzanie wszystkich tutaj tych miejsc dających statystyki, jak Szkoła Magii czy Ogród Objawienia. Ale również zaklęcia, przede wszystkim zaklęcia. I jak trafnie zauważył New Ye, Krystian ma podstawy czarnoznawstwa, czyli jeśli jeden z bohaterów, będzie to najprawdopodobniej ten nowy, zdobędzie na przykład zaklęcia piątego poziomu, to Krystian będzie mógł się ich nauczyć, rozwijając czarnoznawstwo, tak, dokładnie. Okej, także już bez dłuższego gadania pójdziemy sobie dalej z tą mapą. Ja zaraz wykupię nowego bohatera i jeszcze jednego uwolnimy z więzienia. Zwykle w więzieniu kryją się ciekawi bohaterzy, dlatego warto poczekać, no i zobaczymy. Okej, robimy turę, Krystian zaraz się zabierze do ataku. Fontanna młodości. Morale, super. A, jednak jest jeszcze jeden zamek. No to atakujemy. Mam nadzieję, że nie jest to Terraneus. Wow, już od razu? Fajnie. Okej, co my możemy sobie tu rzucić? Coś bym sobie rzuciła. Coś ciekawego. Krystian ma magię powietrza, także każde zaklęcie z magii powietrza będzie silne. Silniejsze niż pozostałe. Zniszczenie nieumarłych. No nie mamy tu zbyt dużo nieumarłych, z tego co widzę. Magiczna strzała. Co sobie tu wymyśleć? Może fortunę? Okej. No i przybliżymy się gryfami. Gryfy atakują bardzo nieładnie.
O, jak ślicznie. Opłacała się ta fontanna. Okej. Okay. Szkoda, że nie mamy przyspieszenia. Przyspieszenie jest jednym z zaklęć, które mi tutaj właśnie w tych walkach brakuje. Znowu nam ktoś otwiera bramy. To też nie ma to znaczenia, bo... Okej. Okay. Kogo będę celować? Trzech halabardników. Okej. Okay. Zaatakujemy sobie halabardników, bo oni są tu na razie najsilniejszą jednostką. Będziemy sobie ich atakować w takim razie. Drugą najsilniejszą jednostką są... Skoście trupy. I już po nich. No już prawie wygraliśmy, nie była to zbyt ciężka walka, jak widzicie. Nie wiem, czy sobie nie walnę jakimś zaklęciem. Nie, nie musiałam. Super. Glejt rycerskości, super. Okej, okay, nie było to Terraneus, bo już byśmy wygrali. co my tu mamy? Gildię magów oczywiście kupujemy. No, nadal nie ma przyspieszenia, trudno. I zaraz sobie zbadamy tutaj teren, co tutaj się kryje. O, tutaj możemy sprzedać jakieś artefakty. Ha, teraz żałuję, że nie wzięłam tamtych. Szaleństwo. A po co ja sprzedaję te artefakty? przecież one są sprzedawane za doświadczenie. Terraneus, w którym nikogo nie ma. No i widzicie, i w tym momencie już mogłabym ze spokojem wygrać ten scenariusz. Śmieszne troszeczkę. No ale cóż. Zobaczcie. No oczywiście tego nie zrobię, ponieważ tak jak mówiłam, chcę jak najbardziej udoskonalić tutaj moich bohaterów, ale nie ukrywam, że jestem w kropce. Okej, okay, co ja zrobię? Ja zrobię tak, że ja się zwyczajnie pośpieszę, wynajmę sobie od razu tutaj tego bohatera, który ma mądrość, także powiedzmy, że... O, super, tutaj jest jakaś armia. Także nie będzie taki całkiem pusty ten bohater. Tutaj sobie umocnię. Okej, okay, no i lecimy. Oczywiście kupimy mu najpierw księgę zaklęć. Powinien ją mieć, ale nigdy nic nie wiadomo. Ma, dobrze. Zna już pierwsze zaklęcia. Lecimy. Ochrona przed powietrzem. Zna ich więcej. Jeden poziom. Zaawansowaną mądrość już mamy. Okej. Okay. No Sursza, na razie tam stój. Ale powiem wam, że trochę jestem zdziwiona. Nie widać tutaj też wrogów. Co również jest dość dziwne. Pójdziemy sobie tam. Tam jeszcze nie wiemy, co jest. Nie dziękujemy za gromliny. No ja obejdę ten zamek, żeby nie było. Coś już tu się kryje, już się kryje. Tyle, ile mogli, to kupili. O, okej, okay, czyli to jest taki zygzaczek, widzimy. Rion, dalej. Ulepszamy jak można. Tutaj jeszcze. Okej, okay, robimy turę. Pierwsza pomoc. No nie wiem, czy jestem przekonana. Ja sobie to chyba wczytam, wiecie. Także tego już nie ma. Zobaczymy, czy tutaj jeden poziom. No niestety nie mogę. Tutaj może się do nas przyłączą, niestety. Tutaj mamy uniwersytet. Może nam pozwolą się w uniwersytecie czegoś nauczyć. Obserwatorium. Odsłoniło nam całe podziemia? No prawie. Prawie. Wątpię, że tu się coś kryje. Może jakieś artefakty, no ale wiecie, Terraneus jest najważniejsze.
Okej. Sorsza, co ty masz zrobić? Już ze spokojem byś pokonała tą armię. No trudna sytuacja, wam powiem. Czy tu mnie coś interesuje? Może atak? Okej. Krystian już się niczego nowego nie nauczy. Plus 2 do obrony, sobie weźmiemy. Tutaj się chyba czego niestety nie nauczymy. To po co to tam stoi? Skoro nie możemy zdobyć więcej doświadczenia, to po co to tam stoi? Tak naprawdę, no trudno. Okej. Horda krasnoludów. No nie mam po co z niej walczyć. Tutaj mamy skrót do więzienia, także tam sobie zaraz pójdziemy. Ja sobie odkryję te podziemia, co tutaj się czai. Może coś jeszcze do statystyk, żeby się polepszyły. Okej, tutaj nic nie ma ciekawego. Idziemy dalej. Zdobędziemy sobie trochę doświadczenia, walcząc tutaj z tymi małostkami, że tak powiem, że tak ich nazwę. Wow, ktoś za nami goni, czyżby? Okej, tutaj się zbliżamy do więzienia. No, tak jak myślałam, te... No i po co? I po co ona zostawia ten zamek? Przecież to jest głupota. No ale dobra. Tutaj sobie pójdziemy. Wiecie co, ja się naprawdę zastanawiam, czy ja tego po prostu nie przyspieszę albo nie zrobię tego sama, bo to zdobywanie statystyk nie jest niczym zabawnym i wątpię, że jest to interesujące. Także wydaje mi się, że wrócę do was, kiedy bohaterowie będą umocnieni albo kiedy stanie się coś ciekawego. Także ja wracam do was zaraz, a dla mnie za jakieś 10 minut pewnie. Do zobaczenia. Hej, witam was z powrotem. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli. Musiałam to zrobić sama. Nie było tego dużo do zrobienia, a jednak no cóż, parę punktów no to jest sporo. Każdy fan Heroes będzie bardzo dobrze o tym wiedział. No ale cóż, jeszcze raz mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli, przepraszam. I przed nami ostatnia walka o Terraneus. Mam czterech bohaterów. Sorsha, Rion i Orin. I wszyscy ci bohaterowie... Rion. Rion jest na trzecim poziomie magii i poznał wszystkie zaklęcia ze wszystkich zamków na czwartym poziomie. Orin został uwięziony z więzienia i również tak jakby wszyscy bohaterowie mają maksymalny poziom doświadczenia, który mogli zdobyć, czyli siódmy. No i co nam pozostało? Tak mi się wydaje. Orin, masz siódmy poziom? Piąty. No ale nie wiem, co mogłabym jeszcze tobą zrobić tutaj. Oczywiście, nie jest, sytuacja nie wygląda tak przyjemnie, ale przestało mi zależeć na tym, czy oni będą mieli moje zamki, czy ja będę miała ich zamek. Właśnie najbardziej chodzi mi o to, żebym to ja miała ich zamek. Także ja go zaraz zdobędę i przejdziemy sobie do następnej misji. Mało powiedziane, że mam miażdżącą przewagę. Mało.
Nie możemy rzucać tutaj zaklęć, ale nie jest to wielce znaczące w tej sytuacji. Mamy bardzo silnych strzelających i... No cóż, po tym jak zabijemy tych, niestety będą musieli wyjść, więc cokolwiek zrobimy to. Mam strzelających podzielonych na pół. No ale cóż. Wydaje mi się, że będą równie skuteczni. Nie, powiem wam, że granie na poziomie prostym z komputerem jest bardzo męczące. Oczywiście dla kogoś, kto gra w The Sims, gra w Heroes i no, ma doświadczenie. To jest naprawdę strata czasu. Też banalna walka, mało... Mało od tego zależy, jak ją tutaj potoczymy. Troszeczkę trudniejsza będzie następny scenariusz. Okej, zwycięstwo. Gratulacje, zdobywasz Terraneus i odnosisz Okej, niech żyje królowa. Nasze lądowanie potwierdziło najgorsze obawy. Po śmierci mojego ojca królestwa rzuciły się sobie do gardła. To już czytaliśmy. Scenariusz. Anielska gwardia. Opis scenariusza. Zajmij wszystkie miasta wroga i pokonaj jego armię. Twoi bohaterowie będą mogli osiągnąć najwyżej 12 poziom doświadczenia, ale 8 najsilniejszych spośród nich przejdzie do końcowego scenariusza tej kampanii. No i teraz przeczytajmy sobie na temat tego scenariusza trochę więcej. Nic nowego nie ma, po prostu... O, tutaj. Okej. Angel Gate. Doniesienie o aniołach pojawiających się w pobliżu Fair Feather zasługuje na naszą uwagę. Jeżeli pogłoski są prawdziwe, musimy zabezpieczyć to miasto. Być może uda się też przekonać anioły, aby stanęły po naszej stronie. No zobaczymy. I co tutaj mamy do wybrania? Jeden anioł, 3 kapłanów lub modlitwa. No ja wezmę sobie anioła. No i jedziemy. Przemieszczając się w kierunku stolicy, napotkaliśmy grupę wieśniaków mówiących o Fairfield, mieście leżącym na północy. Pomimo otoczenia, oparło się ono podobno inwazji silnigańskiej. Pogłoski te nie są sprawdzone, ale wieśniacy twierdzą, iż anioły roztoczyły opiekę nad miastem. Te anioły były już wcześniej widywane w Rafii. Podczas najazdu Krigan niektóre raporty mówiły o skrzydlatych stworzeniach, masakrujących samodzielnie duże oddziały sił wroga. No cóż, albo anioły powróciły, albo nigdy nas nie opuściły. Nie wiemy, jak długo Feafera będzie w stanie opierać się wrogom, ale jeżeli miasto upadnie, stracimy potencjalnego sprzymierzeńca. Musimy dotrzeć do Feafera przed siłami Nigonu i Eufolu. Jeśli damy dowód naszego zaangażowania, zdołamy nakłonić anioły, by wsparły nas w walce o odzyskanie królestwa. Wpierw jednak winniśmy zabezpieczyć okolice, nim ruszymy na Steedwick. Okej. Dużo tutaj nie widać. Mapka jest bardzo, bardzo mała. No, taki maleńki kwadracik. Także praktycznie nic tutaj nie ma. Pierwszą rzeczą, którą będę chciała zrobić, to połączyć wszystkie armie naszych bohaterów w jedną całość. I tą całość, o której mówię, dam najsilniejszemu bohaterowi. Teraz muszę sprawdzić, który to jest, ale wydaje mi się, że będzie to Rajon, ponieważ to on dostał anioły, które obiecali nam przy tym, kiedy czytaliśmy scenariusz. Nie znacie jeszcze Rajona, także coś wam o nim przeczytam.
Brian służył jako felczer w erafiańskiej armii, ale potwierdził swoje zdolności przywódcze, kiedy jego kapitan zginął w walce z hordami Kreegan. Anstam był w stanie wymanewrować przeciwnika, dając wystarczająco dużo czasu na przybycie posiłków. Czyli niezły z niego stratek. Ma jeszcze dużo slotów, że tak powiem, do wypełnienia nowymi umiejętnościami. Tak, umiejętnościami, dobrze. Nie pomyliłam nazwy tym razem. Okej. Także wszystkie możliwe jednostki znajdą się u Ryana. Nie znacie już również Orina. Także przeczytamy jeszcze o Orinie. Orin zbierał pierwsze szlify oficerskie pod okiem jednego z najwybitniejszych specjalistów od oblężeń w służbie Erafii. Teraz łucznicy pod jego rozkazami szybko uczą się strzelać do celów ukrytych za przeszkodami. Czyli niezły z niego strzelec. Okej. Ciekawa jestem, jak trafił do więzienia. Okej, dobrze. No więc, tak jak już mówiłam, wszyscy do Ryana. Okej. Rozdzielamy. Łatwiej też będzie przekonać tutaj te wrogie jednostki, żeby się do nas przyłączyły. Tak, wiem, że to zaszkodzi moralom, ale no cóż, na pewno ułatwi walkę w pewnych momentach. Okej, teraz żeby się nie zajść, to pójdę Ryanem. Okej. No mam nadzieję, że te anioły, które przed chwilą zobaczyłam, tutaj się do mnie przyłączą. Z doświadczenia wiem, że powinny, chociaż nie jestem przekonana, bo jeszcze nigdy nie atakowałam innym bohaterem niż Christian aniołów. Może przepuszczają tylko Christiana, no ale przekonamy się. Atakujemy anioły. Też może najpierw zaczepimy jakąś skrzynkę. O, kuszące te skrzynki. Tym bardziej, że mamy trochę doświadczenia do zupełnienia. Podstawowe ucznictwo jak najbardziej mile widziane. Nie zabierzemy wszystkich. Okej, Christian. Teraz tak, no zrobiłam małą głupotę, ponieważ mogłam tutaj odblokować parę miejsc do zobaczenia, ale przynajmniej pozbieramy tutaj to sobie te skrzynki. Okej. Cóż. Okej, na razie stoimy. Tysiąc, dobrze. Okej, Orin, zobacz co tutaj. Znowu zablokowane. Okej, czekamy. Adela, nie masz żadnego miasta. Jeżeli w ciągu 7 dni nie zdobędziesz jakiegoś miasta, przegrasz. Dlaczego Adela? Jest to moja ulubiona bohaterka w Heroes 3 i grając jako ja, nazwałam się Adela. Taka ciekawostka. Chwila, co się stało? Adela, jeżeli w ciągu 6 dni nie zdobędziesz jakiegoś miasta, zostaniesz wygnany. Co, ja dwa razy kliknęłam? Nie. Nie, nie kliknęłam. To czemu mi pokazało dwa razy? Dziwna sprawa. Dobrze, Ryan, odblokuj tutaj te sloty najpierw, żebyśmy mogli się rozejrzeć. Niech będzie. Niech będzie. Jezu, już czuję po prostu te komentarze. No tak, zebrałam harpię, zabijcie mnie. Chwila, kto to jest? Sorsha. Żeby nie było takiego wielkiego mieszania, nie wiem, czy to pomoże, mam nadzieję, to weźmiemy harpię do Sorszy, żeby Ryan nie miał mieszanego wojska, chociaż wydaje mi się, że samo to, że wziął już te... że już wziął raz tych, te wrogie, nie wrogie, no bo przyłączyły się, ale te obce jednostki, może nam zaszkodzić.
No ale trudno. Okej, kto jeszcze nie wziął doświadczenia? Orin nie wziął doświadczenia. Także Orin sobie pójdzie po skrzynkę. Podstawowa mądrość, niewidziana. I mistrz dowodzenia. Świetnie. Atak bohatera o 3 punkty. Wow. 11 ataku. Świetnie. Komu by się to najbardziej przydało? Orinowi niestety. Rajon i Orin. No kurczę, no nie wincie mnie, że się mylę. Jest ciężko rozróżnić te dwa imiona. Wiadomo, że są inne, no ale bez przesady. Okej, Rajon, zaatakuj jeszcze oczka. Super. Ty na razie nie potrzebujesz? Może potrzebujesz? Może nie? Idziemy tam. Okej, Krystian, gdzie ty tu możesz się wybrać? Krystian, czy ty potrzebujesz? Ty masz naukę czarów, więc mógłbyś pogadać tutaj z niektórymi osobnikami. O, super. No. Zaawansowany dyplomacja, zaawansowana magia powietrza. Co by tu wybrać? Zaawansowana magia powietrza, zaawansowana dyplomacja. Na razie wezmę magię powietrza. I siarkę. Sorsza, weź sobie jedną. Podstawowa magia ziemi, super. Burz odporności. Odporność bohatera na magię 15%, świetnie. Okej. Ojej, nie przeczytałam, wybaczcie. Adela, jeśli w ciągu 5 dni nie zdobędziesz jakiegoś miasta, zostaniesz wygnany. No to lepiej się spieszmy. Teraz już nie ma przelewek. Tu musi być miasto. To jest aż zbyt oczywiste, że tam jest miasto. Ale może najpierw oddasz te jednostki, co? Super. No i leć, leć pod te aniołki. Super, przyłączają się. Świetnie. Okej, Krystian, idź tam. O, tu jest wejście do podziemi. Niemiło, niemiło. Zawsze coś może z niego wyskoczyć, więc lepiej się zbliżmy z Sorszą, która ma chociaż cokolwiek w armii. Orin, chodź tu z nami. O, fajnie. 4 dni. Rajon. Ojej, ojej, co tam się dzieje? Aniołki. Aniołki, przyłączycie się? Super, więcej tym weselej. No i mamy jakiś zameczek. Nieduży. Kupimy sobie aniołki. Jeszcze jedne. Kupimy sobie od razu również rady miasta. No i co? Tutaj coś może się ciekawego dowiem w karczmie. Podobno nikt i nic nie powstrzyma ataku starożytnego behemota. Nie zgodziłabym się. Punkt obserwacyjny. Odsunęło nam praktycznie całą mapkę. Trochę się teraz boję o te podziemia. O, ale możemy jeszcze uciec, spoko. Dobra, to uciekamy. Tutaj żadne zaklęcie nowe. Okej. Sorsza. Wiesz, co dają. Tutaj też nie. Orin, przejmuj. 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 Bierz. Bierz. Podstawowa logistyka, jak najbardziej. Punkty ruchu. Zawsze mile widziane. Doświadczenie zawsze mile widziane. Co my tu możemy zrobić? Mało archaniołów. Czy one będą się chciały przyłączyć? Można spróbować, ale... O, super, dobra. Okej, tutaj będziemy musieli zaatakować, żeby zdobyć te anioły. Ale nie powinno być z tym problemu.